młodzieży jeździliśmy po górach i w 2009 roku zaplanowaliśmy sobie wyjazd w Bieszczady. Byliśmy między innymi na Bieszczadzkich Aniołach i w trakcie koncertu, w trakcie imprezy ktoś z młodych powiedział, a może by tak u nas zrobić podobną imprezę. No wiele mi nie trzeba, jak ktoś fajny pomysł rzuci, co do którego jestem przekonana, to wtedy bardzo chętnie podejmuję ten pomysł i nadarzył się akurat konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Można było zdobyć 5000 zł na jakiś pomysł, realizację przez pół roku, więc napisaliśmy wspólnie z młodymi projekt na przygotowanie małej jednodniowej imprezy na Zamku Bolczów. Nazwaliśmy tą imprezę Rudawy Dobrych Myśli. I w 2010 roku w czerwcu właśnie ta impreza się odbyła. Byli na niej m.in. Zbyszek Stefański, którego wtedy poznaliśmy. Był Piotr Płaza, był Wojtek Jarociński z zespołem W Tym Sęk. Prowadził Paweł Konieczny z Kropki. Także wtedy to była taka pierwsza próba dla mnie i dla młodzieży, czy możemy coś takiego zrobić. I po imprezie było tyle pozytywnych opinii, że postanowiliśmy, że kolejny rok to już będzie impreza dwudniowa, podobnie jak inne imprezy tego typu. No i zaczęliśmy już myśleć o tej imprezie przez cały rok 2010. I w 2011 w lipcu zmieniliśmy termin na wakacyjny, bo łatwiej wtedy dopasować się do widzów, mają więcej wolnego czasu. I w 2011 roku odbył się pierwszy wędrowny przegląd piosenki Polana w Janowicach Wielkich, między Radomierzem a Janowicami Wielkich. Czy ten wietrzyk, czy ten deszcz, co dotyka moich dłoni? Myślę, że podoba się tym, którzy szukają podobnych klimatów, jak ja szukam. Dla mnie ważne jest nie profesjonalizm na scenie i profesjonalizm organizacji, tylko ważne jest spotkanie z ludźmi. Człowiek jest dla mnie najważniejszy i jeżeli jest czas na to, żeby z tym człowiekiem pobyć, posiedzieć przy ognisku, porozmawiać, nacieszyć się sobą, a to wszystko w kręgu zielonym, kręgu przyrody i przy muzyce, no to wtedy jest pełnia szczęścia. Drzewa takie są uśmiechnięte, a trawa uświadcza się kwiatom. Choć nie nazwane są piękną, że pięknie oddaje się wszystkim, nie biorąc nic za to. Raz pod palcem, raz na walcu. Życie polega na szmalcu. Na szmalcu lub na etacie. Raz na stracie, raz